A pierwszy z brzegu jest Burak. A sprzęt To do chowania co? buraków mamy? Mamy. Czy nie? Mamy. Wszystko mamy. No Tylko super. który był który? Żółty był do ziemniaków. To być może sobie zobaczyć w garażu. Żółty do ziemniaków. Czerwony do buraków. RUM EK34. Ja poszerzyłem jedno pole. A my wyoraliśmy tam kod kreskowy. Czekaj, sam muszę zobaczyć, co jest do czego, bo... Kombajn do buraków. A ta przystawka to jest do buraków? Do buraków usuwa łęcinę. Tak. Ty, no przesadziłeś trochę. Buraków tym nie weźmiesz. No to zaczynamy akcję Burak. Ty lepiej weź jakąś przyczepkę. Ty które brasz, tą dużą czy te dwie mniejsze? Józefinka. Czekaj, zobacz jak wystawię rurę. No ale na prawą stronę wystawię rurę. Ty to wszystkie zbierzesz. RUM EK34. Ja teraz na bezrobociu, to mam czas grać teraz. Czekaj! No gdzieś mnie doładował jeszcze. I ty powiesz, że Fendt nie umie skręcać, tak? A tu Jelonek potrafi. Aha. Tylko zahaczyłem tym przodem, patrz, ale mój po płocie przejdzie. No coś nie bardzo. No, to ta maszyna nie chciała. Ty, co ja mam tu? Podnieś kombajn, opuść, włącz, wystaw rurę. Dobra, to ty ja nic nie ma. Zostawię, pojadę po ten kombajn do ziemniaków. Przyprowadzę tutaj. Opuść, włącz. Ty, a to z tyłu? Włącz. To buraki już gotowe do zbioru? Tak. RUM EK34. On coś pił, kierowniku. Dobra, to jedziemy z tym koksem. Fajna ta grafika jest. Jaka grafika? Animacja tych buraków? No tych ziemniaków, jak to tak się sypie. To są buraki. No, no, a, buraków, bo ja myślałem, że ziemniaki teraz bierze. Ziemniaki obok. RUM EK34. Pasek bok. A to kierownik prowadził uśmiech. No, Rumek, to ja wpadłem na płot. Z przodu miałem to coś do obrywania łęcin, ćwikły, nie wiem. Czyli coś piłeś. Jak ty padłeś na płot, to czyli coś piłeś. Przecież nie jestem wielbłądem. Człowiek nie wielbłąd, pić musi. Ale pytanie, czy herbatę, czy Jacka Danielsa? Thank you.
Tylko antenki nie masz. No i drodzy widzowie, tak to właśnie wygląda zbiór buraka. No nie. Na naszej farmie. Przepraszam, na naszym gospodarstwie. Bądźmy poprawni politycznie. Co do lokalizacji, u nas nie ma farm, u nas są gospodarstwa. A co będziecie robić z tych buraków, które właśnie zbieracie maszyną do buraków? Będziemy z tych robić kopiec buraczany w silosie. Nie, to jest maszyna do ziemniaków. Tak naprawdę to będziemy karmić. Kopiec kreta. Ale stranie będą miały czerwone. Gdzie? Jak to cukrowe? Pysiowati, czyli kopiec buraczany z buraków, tak. RUMK34. Tak? Ale zistyka cię nie zabisko, pełny uśmiech i zamknięte oczy. No to wiesz, to już, czy nie za blisko, to już takie pojęcie względne, nie? Kto jak lubi. MEK34. Maszynami. No, nie, no całkiem przyjemna praca, no. Spalasz, tempomacik, nóżka na nóżkę, rączki za główkę. Full relaksik. Wesolutko się gibie na prawo, lewo. Na pełnej bani. Nie, no bo tu pole jest nierówne, bo tutaj Kulfon orał fendem, to... Akurat tutaj to ja wiem, gdzie można jeździć. Cicho. Co masz nierówne? Co nierówne? Włącz tempomat i kawę sobie lepiej zrób. Będzie na jeździć. MEK34. SMJK, masz kierownicę? Mam kierownicę. Można powiedzieć, że nawet trzy kierownice. Ale gra na padzie. Tak. Mam kierownicę do laptopa. W moim samochodzie, w żony samochodzie. Jak żonę zaliczyć jako kierownicę, to mam cztery. Pysiowaki, jakim na padzie? To powiedz, że jedna skręca w lewo, druga w prawo, trzecia jedzie prosto. A jeśli taką bardziej zabawkową, to jeszcze Szymek gdzieś tam ma od PS3. To nawet pełnego skrętu nie miała. Taka imitacja trochę kierownicy. Ja mogłem ostatnio kupić za 9 dych taką właśnie, to... Mam taka wiesz, do ETS-a to może i by była. Ale nie pełny skręt bym miała. Kurna, daleko? Tu przez co? Nie, to te... Takie podróbki to nie ma co. Czekamy, czekamy, zapraszamy. Jedzie po burakach. Jak chcesz tak slalomem, to spróbuj szczęścia między drzewami.
MEK34. Ostatnie dwa dni jestem w pracy. Ja tam akurat ostatnie dni pracy, kiedy zmieniałem pracę, to wspominam miło. Można było sobie posiedzieć, pogadać. No co, szefowa miała mnie zwolnić? Już byłem na zwolnieniu, na wypowiedzeniu. MEK34. No jak jest wolne? Ja zaraz wracam. Ale to było dawno, jakieś 15 lat temu. Albo jeszcze lepiej. 17 lat temu. A powiem ci, Łukasz, że te pola są idealne na wymiar. No, a ty nie chciałeś. Buraz. 5 przejazdów. No, a jak w morda strzelił. RUMEK34. Tylko urlopu nie będę miał, jak zacznę nową pracę na lato. No niby taka jest. Czasem lepiej zmienić pracę, jak się dusić. Znaczy co, ciebie teraz słychać. A co żeś tam gadał, nie słychać. Ale to co tam krzyczałem, ten, bo mówiłem sobie... Ja. Ło, całe szczęście. Siobati. Czy on tam coś otwierał? Nie, ale zaraz będę otwierał. Jezus Maria, matkę wysłał do sklepu. Nie. Ja idę. No się ubieram właśnie. A. Dobra, wracam za jakieś 10-20 minut. Okej. Okay. Do ETS-a. RUMEK34. Pysiowaty, zadrudnisz mnie tu za pomocnika, pełny uśmiech i zamknięte oczy. Bo mnie tu pełno. Pysiowaty. Czyli od 10 do 20 minut to jakieś 1 lub 2 dni. Pysiowaty. Jakiego pomocnika? Haha. Ja przypuszczam, że ten, na ETS-a to przyjdzie. Chyba, że zrobimy święto i nie będzie ETS-a w tym tygodniu. Ostatnio mnie dosyć irytował.
Łukasz, czyli wychodzi tak 12 ton z przejazdu. A masz 5 przejazdów. No to dobrze. 60 ton powinieneś mieć z tych buraków. Wiem, to już 31 zawiozłem, zaraz też będzie 31. No to będzie 62 tony spokojnie. Powinno wyjść tyle. Ale jeszcze bym do 60. To wiesz, jak pi razy drzwi, nie? Że mnie tam zatrzymało koło połowy. Dobra. Opuść, wyłącz, podnieś. Przód, wyłącz, podnieś. Tam już masz kombajn do ziemniaków, to możesz iść ziemniaki jechać, a to wysokiej przyjeżdżę. To co, kombajn też tu zostawić? No ja go odstawię, zostaw tam przy tym, przy wjeździe na pole. A, myślałem, że tu tam no, chcesz na końcu pola, gdzie sadzarkę zostawiłeś. RUM EK34. Ajd sobie płatki zrobić. Płytki będziesz zasuwał? Jadę z tobą. Zapomniałem rozłączyć się. Pysiowati. Płatki śniadaniowe na kolację? Czyś ty oszalał? Ten kombajn do ziemniaków nawet się nie powrócił. Do buraków. RUM EK34. Ja nie lubię po prostu. Szeol podkreślenie. Chyba, że ma płatki kolacyjne. Hehehehe